Dzień dobry. Dzisiaj chcę powiedzieć a propos Pałac Karola Poznańskiego. Pałac Fabrykancki znajdujący w Łodzi. Zbudowany w 1904 roku. Dla syna Izraela Poznańskiego, Karola. Pałac przeznaczony wyłącznie na cele mieszkalne. Wybudowany w stylu neorenesansowym. Według projektu Adolfa Zeliksona miał charakter reprezentacyjny, co podkreślono pewnymi przepychu wnętrzami. Był to pierwszy budynek w Łodzi, posiadający centralne ogrzewanie już w fazie projektu. Obecne w budynku jeszcze się Akademia Muzyczna. To jest ciekawy budynek historyczny i mówić про то, co wszystko może zmieniwaczyć się. Wszystkiego najlepszego. Do widzenia.